Siema, z tej strony Gespatio, no i to jest 8 odcinek z serii z gry Rayman Origins. Ostatnio przeszliśmy dwa poziomy w trzecim już świecie, krainie Smakoszy. Przeszliśmy również dwa czasowe wyzwania w tych poziomach i przeszliśmy również pod koniec ostatniego odcinka poziom z uciekającą skrzynią, w której był już trzeci ząb czaszki, jaki oddaliśmy tamtemu dziadkowi w chrapiącym drzewie, do którego teraz przejdziemy, aby ponownie wymienić bohatera. I tym razem będzie to taki małak, jaki przypomina Globoxa. Ten tutaj przypominał Raymana, a ten przypomina Globoxa, ponieważ jest cały niebieski, jak widzicie. Mieliśmy też wcześniej takiego Raymana, jaki kolorami przypominał Globoxa. No ale dobra. Także przechodzimy już do kolejnego poziomu w tym świecie. I jest to pieruńsko gorące. Także dobra, przechodzimy tutaj. Muszę sobie znowu mikrofon poprawić. Okej. I w tym poziomie w ogóle zmieni nam się klimat tego świata, bo nadal, jak widzicie, tutaj mamy jeszcze tymczasowo ten lód i w ogóle. Tutaj mamy zamrożone lumy. Zresztą zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Bardzo nie lubię tego poziomu, jeżeli chodzi o czasowe wyzwanie, od razu wam powiem. Także może być drobny problem tutaj z tym później. No ale tego się dowiemy zresztą później. Czekajcie, muszę tutaj... W ogóle nagrywam nową wersją Akszyna ten odcinek. Dlatego, że dzisiaj aktualizację sobie przeprowadziłem. Mam teraz najnowszą wersję. Zapomniałem już, jaka to wersja, ale mam mimo to najnowszą wersję Akszyna na chwilę obecną. Także nie wiem, jak to się tak dokładnie nagrywa. Nie wiem, jak będzie mnie słychać i w ogóle, czy wszystko jest dobrze. I tutaj już zmieni nam się klimat. Zbieramy te czerwone lumy i widzicie, o to mi chodziło, że klimat z zimnego zmienił się na bardzo gorący. Zostaje ciepło. Mamy ogień wszędzie, lawę i w ogóle. Jednak jedzenie nadal tu występuje. Jak widzicie, ci przeciwnicy też wyglądają inaczej. Okej. Tutaj mamy jakąś gąbkę chyba, czy coś takiego. Nie, to jest chyba ciasto, słuchajcie. Jakie po prostu rośnie pod wpływem gotowania, znaczy się pieczenia. Chyba, nie jestem pewny. Tam nic nie ma, tak? Myślałem, że tam jest moneta, ale chyba mi się coś pomyliło. Rozwalamy to, zabijamy tego przeciwnika. Okej. Także właśnie teraz już do końca tego świata tak będzie on się prezentował. Można powiedzieć właśnie, że ten świat jest podzielony na takie dwa klimaty. Teraz tak, najpierw idziemy na górę może, bo tu chyba będzie... No dokładnie, mamy tutaj monetę i przeciwnika, jaki ją pilnował. Lagi zniknęły. Chyba będę miał mniej lagów teraz przy tej nowej wersji programu. Okej. Mamy sekcję z klatką tutaj na dole. Chciałbym zabić tych przeciwników wszystkich na dwa razy. Ale nie jestem pewny, czy to się, kurde, uda. Patrzcie, udało się. Teraz tylko tutaj nie zginąć. W głupi sposób. A? Udało się. Bierzemy klateczkę. Czwarta minuta nagrania. Znowu to gadam niepotrzebnie. W ogóle, jeżeli ktoś by się zastanawiał, kiedy nareszcie kolejny odcinek z Braida, bo jak wiecie, trochę rzadko go wstawiam, bo jest ostatnio cały czas Kangurek, Tajemnica Wulkanu i tylko Rayman Origins, to powinien się pojawić na kanale już za kilka dni. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie, ale myślę, że za niedługo już powinienem go wstawić. Bierzemy monetę. Nagrywam na zapas ogólnie. Ten odcinek, jaki nagrywam teraz, jest pierwszym. Prawdopodobnie później właśnie zabiorę się za Braina. Bo Kangurek, Tajemnica Wulkanu, to jak wiecie, teraz będziemy mieli ten wirtualny wyścig, jeżeli ktoś wie, o co chodzi. Jaki jest bardzo znienawidzony. Nie chodzi o to, że się cykam, że tak to ujmę w głupi sposób, tylko po prostu chcę swoje nerwy zostawić może na koniec tego nagrywania.
żeby później ich nie pokazywać na innych odcinkach. I tyle. Może ja się tutaj bardziej skupię, niż będę gadał, bo znowu mi jednego luma na koniec zabraknie i tak to będzie wyglądało. Tutaj musimy walnąć w to. Okej, patrzcie, spoko. Teraz tak, tu mamy te bąbelki, czyli mamy lumy w bańkach. Giń. Tu będzie gdzieś moneta na pewno. O, tam jest, dobra. Wow, jak ja to zrobiłem. Przecież ich nie trafiłem nawet. Aha, bo jestem mały, no tak. Czyli ja taką falę uderzeniową chyba jakby zostawiam. Mamy monetę. Bierzemy znowu, to znaczy walimy w to. I tu chyba będziemy mieli już drugą klatkę. Na górze. Dokładnie. 220 lumów, no nie jest tak źle. Jezu, ja pierdzielę. Tutaj trzeba bardzo uważać. Okej. Może tak pokonam tych przeciwników, bo chcę mieć lumy. Bo jak przez ten lasy przejdziemy, tak jak widzicie, te widelce. Jezu. Dobra. Te widelce zabijają nam przeciwników. Zabijmy jeszcze tego i rozwalmy już tą klatkę. Nie ma sensu już tam próbować więcej osiągnąć, bo się to nie uda raczej. Okej. W ogóle chyba teraz inaczej mi dźwięk mikrofonu nagrywa, także mam nadzieję, że jakiegoś dyszenia mojego nie będzie słychać. A jeśli tak, to przepraszam, bo będę musiał jeszcze nad tym popracować, bo zamiast popracować dłużej, to ja się wziąłem od razu za nagrywanie, a jak już teraz nagrywam, to... Kurde! Tego to bym się nie spodziewał. Jeszcze mi się zbugował dźwięk elektronów chyba. Czekajcie, dobra. Teraz szybko! Okej. Zabity. Teraz tym przywalmy. Lecimy dalej. Jaka muza, ja pierdzielę. Nie. Kurde, no. Nie wyczułem znowu momentu. Ja zawsze tak na pałę lecę. A tu trzeba poczekać. Patrzcie, tak. Teraz chyba już mogę lecieć. Tak jest. Giń, kurde. Teraz tak, czy tu coś mamy? No jasne, że mamy. Bierz to, serce. Przyda się jak cholera. Przepraszam za to słownictwo, chociaż ono jeszcze nie jest aż takie złe, no. Patrzcie, co ja tu robię. Idziesz tak. Nie, jest. Dobra, jeszcze serce. Okej. Udało się zdobyć tą monetę, ona była bardzo ważna tutaj. I chyba za chwilę będzie jeszcze jedna. Waham się co do tego, jak uda mi się te lumy uzyskać, te 350. Bo nie chcę się za bardzo wracać do tego poziomu, bo ja go naprawdę nie lubię aż do dzisiaj. Teraz tak, kurde, ale nie w taki sposób, no. Nie, ja chcę zginąć. Czekajcie. Wiem, że zebrałem tą monetę i mogłem już uciec przed tym ogniem. Ale właśnie, o właśnie, to chciałem zebrać, te serduszko. Teraz niech ten ogień przeleci. Tu trzeba się bardzo wykazać zwinnością. No kuźde. Dobra, już zbiorę to i... Jest, udało się. Dobra. Jest, mamy 322 lumy. Mam nadzieję, że się uda. Zwiewaj, zwiewaj. Kuźde. Nie. Okej. Ten ogień tu jest okropnie irytujący, słuchajcie. Chyba się uda, słuchajcie, jeżeli chodzi o te lumy. Bo tu będzie moneta po lewej. Jeśli dobrze zapamiętałem. No kurde, no. Okej. Jest, mamy to. Teraz tak. To niech przeleci. Nie. Jest. Chyba się... Tak jest, udało się. Mamy już 361 lumów. I tu mamy sekcję końcową. Przechodzimy tutaj. Jak byłem mały, zastanawiałem się, jak tutaj pokonać tamtych trzech przeciwników. Patrzcie, musimy tak zabić tego.
dokładnie. I stanąć na tym, aby to się zniżyło i pozabijało tych przeciwników. Dobra, udało się. Rozwalamy klatkę i teraz jeszcze tylko wyzwanie czasowe, jakie może mi się za pierwszym razem nie udać. A jeśli to się nie uda, to postaram się... To znaczy, no zrobię cięcie i po prostu zobaczymy się już po nim. Jednak dobra, zobaczmy jeszcze sobie podsumowanie tego etapu. Okej. Dobra, mamy medal. Zanim zabiorę się za nagrywanie kolejnych odcinków na zapas, to muszę sprawdzić, czy ja w tym odcinku tak nie dyszę za bardzo. Bo mówię wam, że ten mikrofon jest inaczej nagrywany teraz, ten ze słuchawek. Nowa postać. I tak, jak widzicie, tutaj już mamy tą nimfę. I mamy ten poziom z elektronami i później będzie poziom z komarkiem. Możemy teraz stworzyć magiczny most dzięki uwolnionym przez ciebie elektronom. Na razie nie będę go tworzyć, słuchaj. Tylko chcę iść do czasówki. I zrobić ją za pierwszym razem, bo się zdenerwuję, jak mi się to nie uda ponownie. Bo naprawdę jest to jedna z najgorszych czasówek, choć w kolejnym świecie będzie jeszcze gorsza, także... Patrzcie, mimo że mamy 2 minuty 4 na ten cholerny puchar i 2 minuty 40 na elektrona, to tu się wykładam zawsze, bo tutaj to tak głupio idzie. No patrzcie, no rozwal to. Tutaj zawsze najwięcej czasu tracę. Teraz tak, wydaje mi się, że jak tu będę stał, całkiem na prawo, nie tul się do tej ściany. No ale nie tak, no. Jest, dobra, tutaj trzeba jak najszybciej. Mogłem też ataku miażdżącego użyć, ale już dobra. Zabij go. Przełaź tu, szybko. No ale nie zabijaj go już. Dobra, jest. Teraz szybko tutaj. Jest. Czas jest na razie chyba w miarę dobry. Słuchajcie. Nie, szybko. Jest. Tędy już wolę przejść. Jest, dobra. Dobrze, że mamy serduszko, bo nawet jak oberwę, to jeszcze mam szansę tutaj przejść. Lecimy. O, dobra, 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 pięknie. Nie, 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 nie. Teraz tak, walimy w to szybko. Szybciej, szybciej, szybciej. Wiem, że mam jeszcze dość dużo czasu, ale mimo to tutaj trochę trzeba przejść, żeby to wyzwanie czasowe ukończyć. Także wiecie, ja wolę się tu streszczać, mimo to. Giń! Jest. Teraz tak, szybko. No kończ już ten ogień wyrzucać. Okej. Okay. Czy teraz będę już tutaj? Tak, kurde, będę już tutaj. Teraz już nieważny jest ten przeciwnik, także możemy od razu przejść tutaj. Walimy w to, słuchajcie. Jest. Szybciej. Jak się wystraszyłem, że już po prostu teraz ginę, nie? Jest. Szybciej. Pyk. Dobra, 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 dobra. Ile jeszcze? Nie jestem pewny. Patrzcie. Mam w miarę dobry czas. Jest, dobra. No, kończ się wylewać. Dobra. No nie, no kurde, bo ja tu nie zdążę zaraz. To jest właśnie najgorsze tutaj. Jest, gin. Leć, leć, leć. Powoli. Kurde, nie, 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 nie. Jest! Ja pierdziele, udało się. Nie, no dobra.
Mamy 8 sekund przewagi, także naprawdę dobrze mi poszło. Ale myślałem, że pójdzie dużo gorzej. Kurde. Powrót do zdroży marzeń. No naprawdę. Widzę, że te rzeczy, z jakimi miałem problem w dzieciństwie, teraz wychodzą mi perfekcyjnie na odcinkach. 81 elektronów, ja pierdzielę. Okej, także możemy już przejść do poziomu tutaj, gdzie ta nimfa jest. Naprawa szczelin. Tak, to już czytałem. Zamknij się. I ruszamy. Tutaj znowu będziemy musieli szybko te czerwone lumy zbierać. Mamy te ciepłe klimaty oczywiście. Tak, trzymać. Mamy wystarczającą liczbę elektronów, żeby wreszcie dotrzeć do następnej krainy. Czwartej już. Wiem, że ja tego zazwyczaj nie czytałem, ale... Patrzcie, tutaj mamy te takie jakby... Właśnie te takie jakby... Węże. Jest, pięknie. Tutaj właśnie po nich musimy się przedostawać. No nie, no nie... Co ja gadam w ogóle, bo ja nie wiem. Zbiorę to jeszcze? Jest, zebrałem. I to też zbiorę, patrzcie. To opóźnienie mnie normalnie rozwala. O, i tutaj jak najwięcej teraz trzeba tego zebrać. No i co, uda się? Czy nie? No i słuchajcie, chyba się nie uda tych 200 zdobyć, bo patrzcie, bo tu już mamy przeciwnika. No to ja, słuchajcie, nie niszczę tej klatki, tylko po prostu powtórzę ten poziom. Patrzcie, powtórzyłem to kolejny raz, jednak znowu mi się nie udało, ale teraz mam już więcej lumów, także poczekajcie, ja to przeskoczę. I kurde, tutaj idę. Dobra, to mi uzupełniło, słuchajcie. Jest, patrzcie, udało się. Mam te cholerne 200 lumów. I znowu równo. Tylko, że będę miał 202, bo jeszcze jest ten przeciwnik. Gin. I teraz bym się tak nadział na niego, co nie? To by było okropne. Dobra, za trzecim podejściem. Po raz pierwszy miałem tutaj problem trochę. W odróżnieniu do czasowego wyzwania. No ale dobra. Teraz jeszcze tylko poziom z komarkiem nam został. Ten odcinek będzie właśnie taki 20-minutowy, troszeczkę ponad. Nie będzie on chyba półgodzinny. Dlatego, że troszeczkę szybciej się uwinęliśmy. I patrzcie, ten świat podzieliłem na dwa odcinki. I kolejny chyba też, bo te światy już są trochę krótsze. A świat piąty to będzie w ogóle chyba na jeden odcinek, bo on będzie miał tylko 4 poziomy chyba. Także to będzie chyba dłuższy odcinek w tamtym piątym świecie, ale... Szybciej tamten świat przejdziemy. Wiecie, ja chcę jak najwięcej poziomów przechodzić w jednym odcinku. Żeby ta seria nie była aż taka długa. Dobra, mamy moc z elektronów. Idziemy do ostatniego poziomu. Jest to poziom celuj w węgorza. I będziemy tutaj mieli kolejnego bossa. Mianowicie właśnie takiego jakby węgorza. W którego będziemy mieli celować właśnie. Okej. I oczywiście w tym... poziomie znowu zobaczycie, jaki będzie kolejny świat. Mamy naszego komarka mocy. I tutaj nawalamy w przeciwników, jakich wcześniej nie było jeszcze w tej grze. Zbieramy tutaj wszystko, słuchajcie. Okej. Tutaj staram się wszystkich zabijać. Tej następni przeciwnicy. Ty gin. Tego pokonamy chyba w taki sposób właśnie. Kolejna fala przeciwników. Ci tak jakoś inaczej już lecą. To na razie idzie gładko, ale nie wiem jak będzie zaraz. Wszystko rozbijamy. Gin. Bierz to. Tutaj mamy dwie fale. Zabijamy ich. Pięknie, kurde. Kolejne dwie fale. O, tu. Czekajcie, jeszcze to. Szybko. Jest. Pięknie, na razie wszystko zbieram. Kolejni tutaj przeciwnicy. Tutaj się warto skupiać w tym poziomie, naprawdę, bo tutaj dużo do zebrania jest. Ale już mamy fajną liczbę jak na razie.
Okej. W ogóle zawsze mnie śmieszy ta mina tego komarka, bo on taki jakby niezadowolony, że na nim siedzimy i w ogóle w odróżnieniu do tego serduszka, jakie jest szczęśliwe, że nam towarzyszy. Kurde, się wystraszyłem tego ognia. Tu mamy chyba aż 3 fale. O, widzicie ile lumów. Zbieramy to. Niszczymy to, królowa. Gra. Teraz zabijamy szybko tutaj tych wszystkich przeciwników, słuchajcie. Żeby mieć te lumy. Okej, udało się. I teraz tak, najpierw zabijamy tego przeciwnika. I teraz szybko to rozwalamy, bo tu mamy aż 2 te bańki z lumami. Kiń, ty też. Patrzcie, wszystko chyba jak na razie tutaj zabijam, co się rusza. Tutaj to. Myślałem, że mogę to zniszczyć. Dobra. Teraz tak. Jezu! Myślałem, że mi się uda tego uniknąć. Tutaj możemy ten nut sobie zniszczyć, żeby nam nie przeszkadzał. Dobra. Tutaj z tego lód wylatuje. Z tych rur. Dobra, 265 lód. O, mamy serduszko. Tutaj musimy uważać, żeby to nas nie przygniotło. Tu mamy przeciwników. Kolejni. Tu już mamy coraz więcej tych pułapek, jak widzicie. Tutaj chyba zaraz będziemy mieli takiego przeciwnika charakterystycznego. O, taka papryczka, czyli chyba jedyny taki przeciwnik w całej grze. Dobra. I jak widzicie, już możemy zobaczyć, jaki będzie kolejny świat, mianowicie będzie to świat wodny, podwodny i w ogóle. I tu będziemy mieli tego węgorza. I pewnie się zastanawiacie, mam 286 lumów, a tu już boss. Z niego wyleci nam bardzo dużo lumów, także myślę, że powinniśmy zdobyć śmiało te ponad 50 lumów. Mamy 296 teraz i mamy tego bossa. Te elektryczne, co on ma tutaj, to... Widzicie? Z tego mam chyba 3 lumy. Także zanim zacznę go bić po tym słabym punkcie, mianowicie po tym różowym, co on ma z tyłu, to zniszczę to. Czekajcie, bo on tu różne rzeczy będzie wyrabiał. Dobra, może już będę mu walił tutaj. Jak widzicie, on się zmniejsza po prostu. Dobra. Jak widzicie, już mam prawie 350. No i już prawie. Okej, mamy już na medal. Chyba jeszcze jeden kawałek go został. Skąd on wyleci? Poczekajcie. Gdzie on jest? Tu jest, dobra. Jest, udało się. Zbieramy ostatnie lumy szybko. Jest. No i proszę, 384 lumy. Także jak widzicie, no koniec już z tą drastyczną muzyką. I... No, i mamy wesołą muzyczkę, jesteśmy w nowym świecie. Zsiadamy z komarka, jaki się teraz zrobił wesoły. W ogóle, możemy jeszcze wsiąść chyba na niego. Nie, nie możemy. Dobra, niszczymy klateczkę. I w ten oto sposób zakończyliśmy już trzeci świat w tej grze. Przez 2 odcinki go przeszliśmy. Bardzo się cieszę. Także dobra, kontynuujemy. Naliczą nam się jeszcze tylko punkciki za ten poziom. I będziemy kończyć już ten odcinek, także mam nadzieję, że on się wam podobał. Tak jak każdy inny. W zależności, jaką serię lubicie na moim kanale bardziej. Co możecie napisać oczywiście, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś napisał, jaka seria mu się na moim kanale najbardziej podoba. Czyli... Ale nie musicie tego pisać, więc oczywiście nie zmuszam was, bo powiedziałem, że jeśli chcecie, to napiszcie. Dobra, wracamy już do Rycerzy Marzeń. No i dobra, jesteśmy znowu na tej głównej mapie tutaj. 87 elektronów. I kolejny świat pod znakiem zapytania nam się odblokował. Będzie on się nazywał Morze Szczęśliwości, dokładnie tak. I będziemy już kończyć ten odcinek właśnie teraz, także jeżeli wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, zostawić subskrypcję, jeśli jesteście nowi na moim kanale. Przypominam właśnie jeszcze raz, że na 50 subskrypcji będzie nagroda i podejrzewam, będzie to maraton weekendowy jakiś.
Jeszcze nie wiem ile filmów dokładnie, ale to już zależy od mojego czasu. Także już mniej więcej, chyba właśnie to będzie maraton. Także już bez zbędnego przedłużania, to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, nara!